dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, jesteśmy w Koniakowie, jesteśmy na Ochocitej, ale nie będziemy heklować żadnych koronek, ani nie będziemy, przynajmniej ja nie będę grał na tych instrumentach, będziemy sobie rozmawiać z braćmi. Łukasz i Paweł Kukuczka, bracia Kukuczkowie, dzień dobry. Dobry. Powiedzcie mi, coś na pewno wiecie o tym miejscu. No to jest to Ochocita, góra, która ma 890 metrów, 5 metrów nad poziomem morza. No i tutaj zaczyna się europejski dział wód, który no tak dzieli zlewisko Morza Bałtyckiego i Czarnego. I spod tej góry wypływa też Czadeczka. Paweł, coś jeszcze, Łukasz tutaj powiedział ładnie, dużo o tym miejscu. Czy jeszcze coś w stanie jesteś dodać? Jest to taki największy obszar wypasu owiec. Szkoda, że tych owiec teraz tu nie mamy, ale myślę, że przyjdą, jak tylko nas zobaczą, przynajmniej was, bo jesteście tak ładnie ubrani, zupełnie inaczej niż ludzie z miasta, tak jak ja. Ja to w ogóle się ubieram dziwnie, ale wy to się ubieracie bardzo fajnie. Powiedzcie mi coś o tym stroju, tym razem zacznę od Pawła. My właśnie nosimy takie kapelusze z sukna wełnianego, potem na taką kamizelka czerwona, to bruclik. Jest akurat świąteczny, bo akurat nagrywa OX.pl. No, tak, jest święto. Ja zabiorę, żeby nie zwiało, dobra? Ja sobie ją ułożę, nie, bo będę wyglądał jeszcze dziwniej niż wyglądam. Dobra, opowiadaj dalej, zacząłeś mówić o koszuli. Mogą też być czarne, takie ku kopaniu ziemniaków. Tak Kajsi, wylekany chodzić. Koszula biała, to dwoica akurat ta, no bo ma podwójny materiał tak jakby. No i na koszuli dodatki to są hafty, mogą być czarne lub czerwone, albo też brązowe. Na nogach te gacie to nogawice, sukna też z wełnianego. No i na nogach, znaczy jaka ta skarpeta, to kopyca. Potem na tym owija się notkończa z wełny zwijane, no i kierpce, te buty. No i czasami też górale u nas to przeważnie noszą gunie, na przykład sobie właśnie nie było, na przykład sobie ucho nie bolało, jak dzisiaj akurat tak sobie było cieplej niektórym. A notkończa właśnie służą do tego, co by w zimie śnieg się nie nasuł. Super, no to już teraz wszystko wiem, będę się tak ubierał. Okej, no to teraz tak, Łukasz, powiedz mi o tym, gdzie chodzicie w takich strojach, bo pewnie na wszystkie występy wasze jesteście w stanie pójść, nie? I na występy związane z muzyką i te wszystkie gawędziarskie. Gdzie byliście i co zdobyliście? Pamiętasz? Bo dużo tych waszych sukcesów jest. No to tak, największym osiągnięciem to raczej było Kazimierz nad Wisłą, tam byliśmy z panią Moniką Wałach na konkursie w kategorii mistrz i uczeń w grupach śpiewaczych i zajęliśmy pierwsze miejsce. A pani Monika właśnie wtedy tam zdobyła basztę. No i na przykład też Sabowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Akurat był w zeszłym roku jubileusz. To ja tam byłem trzeci, Paweł był pierwszy też w kategorii multiinstrumentaliści. No i to były takie chyba najbardziej. Paweł, oprócz tego też wyjeżdżacie, nie? Jesteście w różnych miejscach poza Polską nawet, tak? Jesteś w stanie sobie przypomnieć, gdzie byliście do tej pory? Byliśmy chyba najdalej to na Węgrach, potem Ukraina, no tu normalnie to Słowacja i Czechy, Polska. A gdzie ci się podobało najbardziej? Na Ukrainie i na Węgrach. A dlaczego? Inna kultura w ogóle tam, ta Ukraina szczególnie. Inna muzyka, stroje, widoki. No właśnie, inne stroje niż wasze, inne widoki, ale tu mamy bardzo ładnie, powiem wam, bardzo dużo świeżego powietrza, to mi się przyda. Teraz tak, chcę was zapytać jeszcze o takie rzeczy jak na przykład szkoła. No bo ja wiem, że ty dojeżdżasz dość daleko. Gdybyś mógł powiedzieć, jak długo dojeżdżasz i gdzie dojeżdżasz do szkoły? No to dojeżdżam do szkoły do Cieszyna, bo chodzę do Zespołu Szkół Technicznych imieniem pułkownika Gwidona Langera w Cieszynie na profil mechatroniczny do technikum. No i dojeżdżamy godzinę 15, jak dobrze idzie, nie?
No i to jest tak, że w zimie, jak masz na ósmą, to wstajesz o której? Żeby spokojnie dojechać i nie spóźnić się? No, autobus 6:17 z Koniakowa na dach Tonach, no i tak trzeba stać o tej 5:30, co by zdążyć, nie? Do góry. I nie narzekasz. Jest fajnie, ciemno, zimno i można wyjść, prawda? Dobrze. Paweł, a ty będziesz... Ty jesteś jeszcze w gimnazjum? Nie, ty jesteś w szkole podstawowej, tak? A później jakie masz w ogóle plany, marzenia? Co sobie myślisz w przyszłości? Prawdopodobnie to do szkoły sportowej. Na jakiś profil może lekkoatletyczny. Albo na gastronomię do Wisły. A tak ogólnie to chyba ta muzyka zostanie do końca. Tak, z muzyką zawsze przez życie warto iść, nawet gotując pomidorową czy przegląd tygodnia Bigos, jak kiedyś rozmawialiśmy. Dobrze, powiedzcie jeszcze, bo to jest taka sprawa, że posługujecie się gwarą. Spróbujcie powiedzieć jakieś trzy zdania takie, że ja na pewno nie jestem w stanie ich zrozumieć. No to na przykład takie znane powiedzenie, chrząż brzmi w trcinie, nie, to u nas to jest szuści chrobok w harapuciu. Nie trzeba sobie języka łamać na tym, nie? Super, bardzo fajne. Ty też, Paweł, znasz coś takiego? Albo powiesz mi no takie zdanie, że ja będę zaskoczony, jak to brzmi w gwarze istebiańskiej, koniakowskiej, waszej? Ja tam za bardzo. Nic takiego nie wiem, ani nie umiem. Się nie uczy, mam same dwóje w szkole. Jasne, tak, tak, tak. To taki żart oczywiście. Dobrze. Powiedzcie jeszcze tak, bo z tą gwarą, to jest tak, że podejrzewam, że niektórzy w Cieszynie na przykład jak cię słyszą, to jakoś może dziwnie reagują. Co ty w ogóle myślisz o posługiwaniu się gwarą i jak ludzie w mieście reagują na to, jak czasami mówicie? No na pewno dla nich to nie ma taki swoje... No inaczej na to reagują niż tu u nas, bo my ze sobą rozmawiamy tak, że rządzimy do siebie gwarą, w Cieszynie przydemy, to już musisz coś umieć po polsku, nie? Co by się dorządzić z kimś. Ja potem rządzą mnie po polsku, nie? No i ja potem pół godziny myślim, zanim coś i powiem. Podobnie jak w rządzeniu po angielskim, też musisz coś i przemyśleć, co by dobrze było gramatycznie, to tu my mamy to samo, nie? Paweł, ale ty nie wstydzisz się też na pewno swojej gwary? I chciałbyś ją dalej przekazywać, nie? Mówisz często, jak jesteś w innym miejscu, po swojemu? No zawsze. To z kolegami, jak gdzieś na rowerach jakaś jademy, to tylko gwarą. W szkole też gwarą, z nauczycielami też gwarą, no chyba, że z panią z polskiego to jest całkowicie inna sprawa. To najprędzej na tym, na... Pytałam je przy odpowiedzi. Wszystko z lektury mówił jak po naszemu, a ona z tego nic nie rozumiała i potem mi powiedziała za 5 minut, że mogła mi to powiedzieć czysto po polsku. Tak, no tak to jest z tymi nauczycielami języka polskiego, ale myślę, że dobrze, że przekazujecie te tradycje i tę kulturę dalej i pokazujecie też innym, że tak się mówi, tak się zachowuje, tak się śpiewa i tak się myśli. Po prostu. Powiedzcie mi jeszcze, jak tutaj do was przyjeżdżają ludzie z miasta. Tacy turyści, jak ich postrzegacie? Czy czasami wydają wam się śmieszni, albo może smutni w tym wszystkim? Jak się zachowują? Jak ty na to patrzysz? No niektórzy są naprawdę, no nie zawadzają. A niektórzy to tak zawadzają, przynajmniej na ceście. Jak jadą jacyś rowerzyści nie od nas, tu przyjadą na wakacje, to jest masakra. Trzeba się albo do rowu kasi prać, albo wio, piszczek, i potem dziepro może usłyszą. A tak to, tak są dobrzy niekiedy. Się pytałem, skąd jesteś, co to masz za strój, co robisz. Nie. Czy mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie? No, za opłatą można. Można, przynajmniej za opłatą, numer konta zaraz podam swój, będzie na dole ekranu. Paweł, bo ty jeździsz na rowerze, nie? Przeszkadzają ci turyści? Nie, nie przeszkadzają. Też się pytają, jak się jeździ, gdzie jeździsz, czy masz jakieś filmiki fajne nagrane, czy byś tam nie pokazał. I na Ochocitą wjeżdżasz normalnie rowerem do góry? Normalnie do góry i potem tu stokiem na dół. Zahaczasz o Tatry, polską, czeską stronę, słowacką i wracasz do domu na obiad, tak? Bo wyjechałeś o 4 rano. Tak jest, na pomidorową. Na pomidorową, tak, a Bigos będzie jutro albo pojutrze.
Tak, ale zanim pójdziemy na zupę pomidorową, czeka nas jeszcze uczta duchowa, czyli wasza muzyka, a wcześniej chcę poznać nazwy instrumentów albo z czym wam się, nie wiem, z czym pamiętacie jakiś dany instrument, bo podejrzewam, że to jest na muchy. Nie, to jest służy do wybijania rytmu, takiego właśnie. I to był mój pierwszy instrument, na którym zaczynałem w ogóle grać w życiu. A, fajne, bardzo fajne. A to jak się nazywa? To jest piszczołka, tu jest drugo. Jedna moja, drugo brata. Gromy na tym findy, na konkursach, na graniu. To są okaryny. Jak jest fajna pogoda, na przykład teraz jak tu nie ma wiatru, jest na przykład rosa i jeszcze mniejsza temperatura, to taki instrument, dźwięk takiego instrumentu niesie się do 12 km. To jest drumla, jeden z trudniejszych instrumentów u nas. Brat prawie se jak się uczył na tym, wybił zęby. A dlaczego to jest jakieś niebezpieczne? Dlaczego to jest takie niebezpieczne? No bo jak się to da do ust, to ten języczek może uderzyć w zęby. To oczywiście są skrzypce. Po waszemu to jest jak? Huśle. Jak grasz na skrzypcach? Tak jak każdy? Albo tradycyjnie, u nas regionalnie, jak się kiedyś grało, albo klasycznie. No bo jeśli się chodziło za młodu do szkoły muzycznej, to potem się grało jakieś klasyki, a teraz to już tam. A co, wolisz klasyki, czy tak tradycyjnie, tak jak u was? Bardziej regionalnie, ale czasem klasyka się na pewno przydała, bo takich komplikacji na tym instrumencie bez szkoły muzycznej to raczej bych nie robił jako teraz. Dobra. I jesteście w stanie zagrać na tych wszystkich instrumentach, które tutaj mamy? Na rozni, ale pojedynczo ja. Dobra, to na czym nie będziecie w stanie zagrać, to ja wam dogram. Tak się umówmy, dobra? Opanowałem naukę gry na nerwach bardzo dobrze, a teraz naprawdę prawdziwa uczta muzyczna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli bracia Kukuczkowie, którzy myślę, że pożegnają się z państwem ostatnim zdaniem właśnie z Ochoditej. Wiatr wszystko okropnie wieje. Czasami może być ciepło, ale mało kiedy. I ogólnie zapraszasz wszystkich właśnie tutaj. No, w Wartworce tu przyjechać, kupa tu jest turystowa, jacyś idą akurat przyłogiem. Można tu popodziwiać ładne widoki, czasem Tatry widno, jak jest dobra pogoda. Tu oto do doliny, a i widno i Stebnem. No, a tak tu Słowiok i Czechy, no. Mnie przekonaliście, ja tu zostaję, następny gość OX.pl będzie też pewnie z tego miejsca. Dobrze, bardzo dziękuję i do zobaczenia w Cieszynie i w każdym innym miejscu. Niebe pochwalny Jezus Chrystus. Nazywam się Łukasz Kukuczka i bywam w Koniokowie pod samą chorą baranią. Przyniósł żech tu dzisiaj ze sobą moje huśle i opowiem wam, czemu są dla mnie takie zocne. Jak był jeszcze małym chłopcem, jeszcze ganz nie wiedział, co ze mnie beje, mama mi powiadali. Okropnie bych była rada, co byś się na czym nauczył grać. Podziwaj się na Janka, na te jego palce. Jako lachućko po gryfie śmigają i jakie piękne bojtki grają. Bo musicie wiedzieć, że niedaleko nas, na małej łączce, bywał Janko Sikora, co go nazywali Gajdoszem. Wsiecy radzi poczuwali jego granio, jedno mało kiedy wiedział, że był samoukiem. Jak miał 10 roków, dostał pierwsze huśle od ojca Jana, od Pendeje. A że miał okropny dar od pąboczka i to muzykowanie mu tak od początku lachućko szło, toż go tata uznali wysłać do szkoły do Cieszyna. Nazbierali pieniędzy na autobus i łobo pojechali. Janko okropnie nie chciał jechać, no ale musiał usłuchać tatem. Jak już byli na miejscu, naraz Janko się stracił. Chladali go wsiędy, no ale zapiero na go nie mogli nąść. Toż cóż tu zrobić? Pojechali do domu ostatnim autobusem. Przychodzą ku chałupie, dziwają się, a Janko doma przy kurloku grzeje szłapy i pojo do sztuchanki z kiszką, a powiada im tak. Gdyżech wam powiadał tatulku, że nie chcę iść do szkoły muzycznej, już mnie tam ani więcej nie biercie. I tak Janko został doma na gospodarce. Grywał krowiczkom, co by się lachcy doiły, a więcej mleka dawały.
Na werchowince grywał gęsiczkom, co by hutni rosły, a w zimie na szkubaczkach, co by się bawom robota nie przykrzyła. I mnie się tak to jego muzykowanie uzdało, że zaczął hned pytać tatulka, co by mi też taki instrument sprawili. Przychodził rozkiesi ze szkoły, dziwą się, a tu na ławie już na mnie huśle czekają. Totoch siedzie pro uradował, jakże uwidział te huśle. Pierwszy roz, jakże drżał te huśle w rękach, byłech okropnie wylękany. Nogi się mi trzęsły, w uszach mi żwięciało. Bez tydzień jako mi to grani proc nie szło. Palcech miał ku temu patoroczne, a taki to miało dźwięk, jakoby kiedy dźwierza mi w szpajsce wachlował. A fałpie, tuż już możecie wiedzieć. Tata z bratem uciekali na młakiem kukrową, a mama w łodmary ich ladała cekliczki od głowy. Kiesi po południu, jak już się tak na dobre śmiewało, roz Janko się pod naszą chałupę. A że po daremnicy z lasa nie chodzywał, miał u gabaryoka uwiązany litrzoczek z borówkami. Mama go uwidzieli i chokli za nim. Janiczku, napojrzyj haftu jeny na chwilę, a przyzdryj się tym Łukaszem huślom, bo coś i szpatnie grają. Janko doma miał litrzoczek z borówkami, siedął na ziem pod lyskiem i zaczął grać. A tak pięknie grał, że ma najprędzej się śmioli, a potem tak jene łzy się kulały po licach. A że i musiał swoją sznup tych z kapsy wyciągnąć. Gdzie prosił o hadali, że huśle są godzone. Jene ze mnie tak o trąba sała, skorze grać nie poradzim. Janko mi to wszystko ukozał. Jak odrżeć smyczek, kany przyciskać. Jak już uczuł tą nutem, tuż już wiedział, że chcę grać jako gajdosz. No ale to janiczkowe granie na zimie się skończyło. I od 3 roków przygrywał punboczkowi na niebieskich zogonach. Wiecie, jogrom do dzisio, tak mnie zaścipił tą muzyką. Skończyłech ognisko muzyczne, uczyłech się u roztomajtych rektorzy, ale został przy tej jednej, pani Monice Wałach. I śnią by chciał furt grać, jak jene ze mną wydrży. No ale w sercu zawsze będę mieć tą pierwszą pieśniczkę, którą mnie Janko nauczył. A na wieczór, jak się wam wspomni, pytam was, pożykajcie za Janiczka zdrowaśkę, co by wiedział, że ludzie o nim pamiętają. I teraz wam jeszcze zagram tą bojtkę. Może zapłacę.